Taki bardzo... Siemanko, agawa medio picta? Dobrze powiedziałem? Jak źle powiedziałem, to źle powiedziałem. Przesadzę, pokażę wam, jaki mam nowy nabytek. Ostatnia roślina, ja tak zawsze mówiłem wam i będę powtarzał. Tak se myślę, że zmieszam sobie tą ziemię do kaktusów z torfem odkwaszonym i trochę czarnoziemi mam w szklarni. Będzie rosło. A, prezentuje się tak! Nie, tu stoi, widzicie? To jest wariegata agawa, ona ma na bokach takie żółte, piękne, no to już jest bydle. A tutaj mam od Daniela, przyjechał mi przywiózł, dzięki bardzo, pozdróweczki. Takie coś, malutkie, korzenie wyłażą, czyli będzie w porządku, nic mu nie będzie. I teraz tak, wiecie, że tą prawie uśmierciłem, raz zostawiłem na mróz chyba, minus, nie, przymrozek minus 4, minus 5, to podpadały środkowe, tak jak w palmie. Liście, ale odbiła, udało się i mam już taką ładniusią pięknusię. No dobra, przesadzamy tego gagatka, tak jak mówi Mr. Krycha, rozumiecie? To co, tak jak mówiłem, tu mam trochę ziemi, będzie szybka mieszanka, momento. Tu mam już zmieszany czarnoziem, pół na pół, zobaczcie, widać zresztą, z no, tym, co pokazywałem na początku, z torfem odkwaszonym. O, coś takiego. Teraz otwieramy do kaktusiorów. Coś tam poszło. Nie wiem, czemu akurat daję do kaktusów, bo ja tak mam, czasem lubię pomieszać. Będzie rosło, zobaczycie. Ja już nie różne, żebym kurde specyfiki robił różnym roślinom. I będzie git. Ogólnie mam kaktusa jeszcze do przesadzenia. Także akurat się to przyda. Tyle starczy, bo posadzimy w takim zielonym na razie, bo ona nie jest jakaś olbrzymia, wiecie. Nie trzeba od razu walić do potężnej donicy, bo agawa nie ma jakiegoś wielkiego przyrostu, nie? Także wiecie. Rękawiczkę zakładacie, mieszacie trochę. No i co teraz? Przydałby się statyw. Momento. Nie ma to, słuchajcie, jak mieć dwie ręce dostępne. Bo kamerą kręcić sobie i kurde... I robić jedną ręką, to wiecie. Lipa, straszna lipa. Dobra, na razie sobie tutaj. Kurde, wszędzie jakieś liście, nie? To jest akurat... Co to jest? Co to jest? To było cięte. Alokazja makroliza. Mam trochę tych makroliz. Wielgachny to ten środek, co zdychał, a wypuściła jeszcze dużo, dużo odrostów. Także warto czasem zostawić... tam pociąć taką roślinę, a ona wam się odwdzięczy jeszcze, kurde. O, no, zobaczcie, jeszcze mogłoby siedzieć w tym praktycznie, nie? Ale już przesadzę, na jakiś rok czasu będzie spokój, będzie widać pod spodem, że wyłazi, wtedy przesadzamy i cześć. Oczywiście nie zostawię tego na mróz, nie ma takiej opcji. Minus do zera zejdzie i pewnie trafi do szklarni tamtej, co zimuje wszystkie rośliny. Kto mnie ogląda, to wie. A jak kto nie wie gdzie, wcześniej są filmy, to YouTube Staleniak. Tam zaczynałem, a tu będę po prostu już na bieżąco wrzucał na Facebook Sławek, bo wrzucam też na YouTube'a. Tu wrzucam i tu wrzucam, nie? Bo ja działałem naprawdę... Kurde, od 2006 roku mam kanał na YouTube o tych roślinach, a na fejsie to tak rozkręciłem w tym roku od marca. No, rozumicie? Bardzo sucho miała, więc podlejemy. W sumie to już mogę tu postawić. Zaraz se podpiszę. I tyle. Tyle. Ostatnia roślina w tym roku chyba. Myślę, że jakość jest dobra. Odpalcie sobie w najwyższej rozdzielczości. Kurde, nie pokazuje. Powinno być elegancki obraz, powinien być. No, poczekać aż przepije. I raz. Potem zawsze jak siądzie trochę ziemi, to można oczywiście dosypać. I starczy. O, widzicie? Korzonki wyłażą. No, to w co mi zostało jeszcze to cyku, pyku. Uczta się, kurde, uprawy różnych roślin. O. Dobra, już nawet nie będę podlewał, chociaż jeszcze się nie posikało, a idą gorące dni. Zobaczymy, czy jeszcze coś przyrośnie w tym roku. I zobaczymy, jak to da radę. I będzie ładnie rosła, a to
To co mówiłem tu właśnie o tej dziurze. Patrzcie, w ogóle podlałem ją ostatnio do pełna. Wlałem do środka. No i spija powoli. Śmiechowe, nie? A jak jej puściła właśnie odrost. Jeszcze tu, jeszcze z dołu puszcza. Odporna roślina, megaśnie. No. No, no ta jest już piękna, naprawdę. Zobaczcie, z ręką tu już jest naprawdę bydle. Dobra, na razie.